Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021. Słuchajcie, jesteśmy w Grand Prix Rosji. No i w kooperacji oczywiście kariery dwuosobowej ze mną na kanale Haubica. Witam. I możemy zaczynać. Części. O kurde, ile ja muszę części pozmieniać. Jak tam u ciebie z częściami? Nie no, już chyba wcześniej zmieniłem. Zaraz zobaczymy. Jak to wygląda? Silnik. Silnik. Kurde, ogólnie 29. Zastanawiam się, co robić. Na jakim torze? Do Japonii. Teraz jest Rosja, Singapur, Japonia. Na jakim z tych torów myślisz, będzie się najłatwiej przebić z ostatniej pozycji? Nie mam pojęcia. Bo mi części nie. Ja na Japonii nie mogę sobie wymienić wszystko, bo nie jest to tor, który lubię. Tam spinuję nawet na prostej. Także zaczarowany jest ten tor dla mnie jeszcze. Więc nie wiem. No, Singapur lubię, o dziwo. Zobaczymy, czy po prostu przeniesie się to, co mam, do tego, co dają boty tutaj, tak? Żeby się nie okazało, że to jest o wiele lipniejsze. No, można, można. Chyba nawet nie trzeba było tego ulepszać, żeby nie trzeba było nawet domawiać. Tutaj w końcu to zrobili i są problemy, nie? Dokładnie. Ja miałem ostatnio nawet problem te 6 wyścigów przejechać na skrzyni biegów, to wiesz. To lecimy do pierwszego treningu. No można, można. No ale wiadomo, że na szczęście kwale i wyścig. Nie. I am ready. No to jedziemy. Zacząć klipowanie, czy jeszcze nie? Można. Z głosem, czy z głosem, nie? Jeśli się wszystko dobrze nagra, to później prześlę. Dobra. Rosja, czytaj. Pamiętaj o paliwie. Mhm. Sobie przypominam zawsze na wypadek. Kurde, może medy by wziąć na start? Co o tym pomyślę, sądzisz? Żebyśmy. Nie wiem, można spróbować. Próbujemy obydwoje medy na start? Czy nie? Nie no, jedźmy może na tych softach. To może ja pojadę na medach, chociaż strategie nam się nie będą zlewały. Można spróbować. To ja jadę na medach. No to ty jedź na medach, a ja na softach pojadę. Powodzonka. Powodzenia.
naprawdę mega do... Ja chyba mam proposition na medak. Mam proposition na medak. Co jest? Co jest? Co ja właśnie zrobiłem? Co? Ja to klipuję, nie? Ja klipuję to okrążenie, ja tam nic nie ściąłem nawet. Co ja zrobiłem? Halo, słyszymy się? Słyszymy. Co się stało? Ale z czym się miało stać? Jak? Jakim cudem? What the fuck? Ja tobie to mogę później przesłać, moje okrążenie. Ja tam nawet o ciupinkę nic nie ściąłem. A kogo ty masz za rywala? Darkoven? Ciebie chyba. Ustawiłeś mnie? Znaczy, samo się ustawiło już wcześniej. Wcześniej mnie ustawiłeś? Czy to jest pierwszy wyścig, kiedy mnie ustawiłeś? Nie, no już tak od dłuższego czasu jest. Ale to co? Samo, po Russellu samo się to zrobiło, nie? Ja od teraz mam rywala za ciebie. Ciebie za rywala chyba. To jest w ogóle... Jak sądzisz, zwiększyć troszkę level, czy nie? Darkoven? Zwiększyć... Nie wiem, jak tam chcesz. Mi to jest wszystko jedno. Zwiększę o 3. Co ty na to? Lecimy do wyścigu? No, jestem gotowy. To dobra, ja już startałem ready. No i co, czekamy na coś? O, już się zaskoczyło. Welcome to the Black Sea Resort of Sochi, host to Russia's first ever Formula One race. The drivers are getting ready, so let's join them for the start of the Russian Grand Prix. Built on the shores of the Black Sea, the Sochi Autodrome is a 3.6-mile tour around some of the venues built for the 2014 Winter Olympic Games. Close barriers may make overtakes more challenging, but with 56% of the lap taken absolutely flat out, we certainly won't be wanting for pure speed. A fitting arena then to do battle at the pinnacle of motorsport. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about the engineer. The last few races have been a bit rough for them, unable to get a clean run. That's got to have some effect on their confidence, surely. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always a risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. The engineer lines up on pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Bottas, Norris, Sergio Perez, and Ricciardo, Verstappen, third, Gasly, and Lance Stroll, Tsunoda, Vettel, Fernando Alonso, and Ocon, Giovinazzi, Raikkonen, Nicholas Latifi and Mick Schumacher, Russell and Nikita Mazepin. And with preparations almost complete, let's head down to the track.
tam? Jak tam nastroje? Przed czym? Na polach startowych jeszcze przed wyścigiem. Dobrze. Ale właśnie dobrze komentator powiedział, że może być problem z przyczepnością, nie? Jak jest tor tak zimny. Jesteś gotów? Jesteś. Tak. Kurde, opony 50 stopni to może nie być zbyt dobry pomysł. No, no i Hamilton, Bottas. Tyle po P1. Hamilton już sobie odjechał na sekundę. Ale Bottas mnie próbował wyprzedzić. Która pozycja u ciebie? 9. Spadłeś o 2, dobrze pamiętam? Nie wiem, nie sądzę. Nie pamiętam. Ja teraz będę musiał się przez długi czas użerać z Bottasem, już to czuję. Jest ode mnie, ja już czuję na pierwszym okrążeniu, jest ode mnie bardzo, bardzo, zdecydowanie szybszy, o tak powiem. I po prostu widzę, że on już będzie miał problem, żeby mnie po prostu wyprzedzić. Bo nie umie mnie w ogóle zaatakować. Mhm. Ale kurde, z drugiej strony robię Hamiltonowi teraz drogę do zwycięstw. Zobacz, jak ja robię, zrobiłem 1.36, a on 1.33. 2.7 już do niego tracę. Rekordzik w pierwszym sektorze, podoba mi się. Bottasowi uciekłem na 2 sekundy? Co jest? Mam pytanie, za kim teraz jedziesz? Za Perezem. Na jakich oni jest oponach? Na softach. No tylko ty jesteś na medach chyba. Tak mi się wydaje. Możliwe, że jest za top 10 są. Ale z top 10 mogę być jedyny. O Jezu, drugi raz na komentarkę wysoko. Zaliczyłem. Ajajaj. Bottas na tym zyskuje. Thank you.
powiesz, jak awansujesz pozycję? Oj, ciężko będzie. Wszyscy w DRS-ie. Bottas tam blokuje. Bottas tam troszkę widzę blokuje. Może sobie teraz oszczędzaj RC i zaatakujesz w odpowiednim momencie. Teraz tylko się trzymać, żeby się utrzymać. Jak bot będzie miał słabe wyjście z jakiegoś zakrętu, to zaatakować używając RS-u. Coś tam jest walka, widzę, bo już Bottas do mnie traci 3 sekundy. Dopiero tracił 1,8. Ładnie, Darkoven. Zaatakowałeś w odpowiednim momencie, czy jak tam było? O, tylko trochę. Przesadziłem później. Ha, i oddałeś pozycję? Nie, nie, nie oddawałem, tylko po prostu on miał lepsze wyjście. A, ale jesteś szósty. Tak? Mhm. To dalej git chyba. Ale te medy są stabilne u mnie. A jak tam u ciebie softy? Zobaczymy zaraz. Na razie jest okej. 16-13. Powiesz mi, ile one wytrzymają tobie tak plus minus, żebym wiedział wtedy, jak na medach sobie pojechać? Mhm. Tobie wtedy też powiem na medach, ile mam po jakimś tam okrążeniu. Zależy, na którym zjeżdżasz. Nie, nie mam skrzydła. Hardy? No, tylko. No kurde. Co w tym medy mi proponuje? Zgadzać się? Co więc softy to może być dobry pomysł, żebym podgonił, nie? I potem medy sobie zarzucić. Co o tym sądzisz? No. Kurde. Medy miałem na 20%. Czemu zjechałeś? Bo jestem uszkodzony. Jajaj. I musisz skrzydło wymieniać? No. Nie, mogłeś powiedzieć, że zjeżdżasz. Ja pierdziule. A ty w ogóle nie miałeś skrzydła? Nie no, lewy ten pióro. Poszło. Lekko miałeś? Mogłeś chwilę nie poczekać. Lekko. Ajajaj. Dopiero mi wymieniają teraz. Będzie 50 sekund w boksie prawie, że. Ile ja do ciebie tracę, ja pierdziulę, 17 sekund. Ja muszę nadrobić dużo. Dojechał, to byś mnie puścił? Mhm. To dzięki.
Wiecznie gonitwa. Będziesz jechał medy softy, tak jakby. No, zobaczę, ile te medy mi wytrzymają. Ja miałem zjeżdżać gdzieś na 18. Się poprawia względem medów. Słabo. Słabo dalej, kurde. Kurde, widzę troszkę te boty już ponadgoniliśmy, nie? No, jeszcze 11 ja mam do tego. Do Rosela. Znaczy do tego, do Mazepina. Tylko, że oni jeszcze w boksie nie byli.
blisko już tam jesteś, nie? Ile teraz? No, jeszcze prawie? Trochę. 8,6. To szybko nadganiasz. Ja jak o ile ciebie nadgonię, to już bym musiał zjechać. Czy to opony jak najdłużej przetrzymać. Przejeżdżasz na tym w lewo, gdzie jest tarka. Co tobie pokazywałem? Na którym biegu? Nie, ogólnie jak tam przejeżdżasz, tak jak też wcześniej co jeździsz, czy tak jak pokazywałem? Nie wiem, bo ja wiesz, nie bardzo na to zwracam uwagę jak jadę. 13,1 do ciebie tracę. Hamilton zjechał. Oni już zaczynają zjeżdżać. Patrząc po aktualnym zużyciu, myślisz, że uda się tobie do końca dojechać na medach? Czy nie? Nie wiem, zobaczę. Na razie jest ok. Wyjechałem 15.
Kurde, ale Bottas się do mnie zbliża. Która pozycja? Druga. Jak medy? 20%. Czas, żebyś ty teraz miał jakieś fajne, wysokie miejsce, nie? No, ale jeszcze chyba będę zjeżdżał na softy. Fajnie było, gdybyś nie zjeżdżał ogólnie, żebyś tam był wysoko, nie? To by było ogólnie najlepiej właśnie. Będziesz próbował przetrzymać? Hamilton spin. Może taki safety car? Jest! Zjeżdżaj może na kolejne medy. Zjeżdżaj na kolejne medy, zaufaj mi. Zjeżdżaj na kolejne medy, już nie będziesz musiał zjeżdżać. Zjeżdżasz na kolejne medy? Zjeżdżam. Może teraz mnie nie przyblokujesz chociaż. Idealnie się dla nas złożyło. Kurde, żeby to nie przyblokowało mnie teraz. Aj, 1,5 sekundy poszło. Może i będę ostatni, ale jeszcze Hamilton desku. Fajne takie wyścigi, nie? No, zespinował mi przed tym, tak. Nieźle. No, dostał dyskwalifikację, nie? Ale z drugiej strony byłem ciekawy, ile na tych medach pociągnę, bo powiem ci szczerze, że od 7. 7 okrążeń, 20%. Tak na 50% może i by dało radę dojechać. W hardach to by dało dojechać praktycznie od początku radę, nie? Jakbyś na początku sam zjechał na hardy na tym 5-6, to na spokojnie, nie? Nowe medy czy używane? Nowiusieńkie. Która pozycja? 9. Przebijaj się tam na pierwszą, bo ta no, spokojnie. Reszta tam jest wolna, Hamilton jedynie 17, 10 okrążeń zostało to. Jednego na kółka. Ja mam w miarę jeszcze fajne fajną szansę na dobre miejsce, nie? Jakby już powiem, że jestem ostatni, no ale tu co tu jest? Giovinazzi, Raikkonen, Ocon, Alonso. Co tu jeszcze jest? To tu w sumie jeszcze. To tu jest Alfy, Alpiny, Hasy i Williamsy są. Williamsy 11-12, Hasy 13-14. To w ogóle jest śmieszne. To są, widzę, jakieś szanse, jak 10 jest Gasly, nie? Na następnym zjeżdżamy. Powinniśmy. Szkoda, że już nie teraz. No szkoda. No ale dobra, będzie 10. Nie trzeba ryzykować w sumie, nie? Bo to jest z jednej strony, a z drugiej 10 okrążeń. Słuchaj, nawet jak dojadę na tym 9, to będzie dobrze. No, punkty w Rosji cię będą satysfakcjonowały. Tak jest. Ja się na medach tutaj bardzo dobrze czuję, więc może przebiję się do punktu. To ja wyjechałem w sumie za tym, także... Tempo musiało być ostre, skoro jadąc na 7 czy tam na 6 wskoczyłem na 2. No. O jest, musiałem teraz uprzedzić na chwilę Raikkonena, bo mi się rozwalił. Leciał jeszcze. Ciekawie się tutaj dzieje na tych niedogrzanych medach. Bo
ogrzewasz już opony, czy jeszcze nie? A, bo mam strasznie zimne 80. Ja też. Do ilu dogrzewasz? Gdzieś 90? No, czasami. 92. Dobra. Jest już oficjalny komunikat. Jak tam idzie dogrzewanie? Słabo. Powiesz, jak już zrestartują? 70. Kiedy już się mogę przygotować? Mhm. To dzięki. Chyba już jadymy, czy jeszcze nie? Już wystartował chyba, jeszcze nie? Ostatni? Już. Tak. To jest 3,5 sekundy na ten moment straty do 9 miejsca. A wiadomo, że już jest więcej na bank. O Jezu, musiałem przesunąć zakręt. Aj, idźmy. O Jezu, jeszcze mnie zlagowało i 60 poszło. Te 16 chyba dobrze w tak krótkim czasie zostawiłem. No. 19 na 16 w okrążenie. Teraz się próbuję wziąć za Alonso i mam lepszy. Jestem przy dobra. Jeszcze Hasa mogę wyprzedzić. Dobra, 14 miejsce. Mazepina wyprzedzam. P13 czy będzie P13? Jest P13. Dobra, wyprzedzam Latifiego. Jeszcze mam DRS. Na spokojnie. Zbliżam się jeszcze bardzo szybko do Russella. Jestem 11. O, siema. Jesteśmy już na tabeli razem.
pytanie, Darkowen. Jakbym do ciebie dojechał, byś mnie przepuścił? Jeżeli bym szybko w miarę dojechał? Tylko pamiętaj, że mam lusterka. Masz lusterkę? Że mam lusterka. A, to puścisz wtedy jak coś? O kurde, rekord w drugim sektorze zrobiłem. Osiem tysięcznych pojechałem od mojego rekordu. To chyba dobry pomysł Medasowcy, nie? Mhm. No, uwaga. Dobrze, że powiedziałeś. Again! Ale jak tam, co tam wyspinowałeś? Czy oni tobie pomogli wyspinować, najdłużej mówiąc? Gasly. Gasly pomógł? Mhm. Dobra. Kurde, mam w sumie nowe softy do założenia. Nie no, już za dużo się przebijam, żeby to tracić, nie? Co o tym sądzisz? Chyba za dużo już się przebiłem, nie? Tak, za dużo się przebiłem, żeby na jakieś softy. A ty bierzesz softy? Zjeżdżasz? Nie zjeżdżasz? Co robisz? Zjeżdżam. Softy? Mhm. Okej. Kurde, oni zjeżdżają czy nie? Mordy, zjeżdżacie czy nie? Bo nie wiem, czy też zjeżdżać. Nie zjeżdżać. Wow. Kurde, wy tam aż taką grupką do 10 miejsca w boksie? Kurde, to nawet dobry pomysł było zjeżdżać. Jeszcze masz szansę na punkty w sumie, nie? Nie wiem, zaraz zobaczę. A, który jesteś? Powiedz, jak 11. To jest bardzo dobry. Przecież ja... Zobacz, do 9 miejsca wszyscy są na meda. Ja tam mogę uciec. Szybki w miarę na tych medach. Ale inni możesz powyprzedzać. Kurde, mało będzie czasu na przebicie. 5 okrążeń, ile? Które jest? Pierwsza, 27, no to będzie mało. Jedź. No. Ku.
kurde, McLaren na prowadzeniu. Jest McLaren, Red Bull, McLaren, Red Bull, no. Wszyscy na medach? Wszyscy na medach. Od 9 miejsca. Chyba. Znaczy do 9, tak? Czy? Do 9. No o, do 9 mhm. są na medach? Teraz tak, do Russella. No to okay. Wy tam wszyscy macie teraz przewagę wielką, wiesz o tym? No zobaczymy. To już chyba restart może być na tym, nie? No jeszcze dwóch dojeżdża, ale raczej dojedzie. Nie, to będzie na tym raczej. Powiedzieć sobie, jak już ruszą z przodu, żebyś się przygotował wtedy. Mhm. Już tam z nimi. Dobra. Dajcie tam szybciej z tyłu. Proszę, powiedzcie, że teraz będzie restart. Nie chcę mi się dalej czasu marnować okrążeń. No, jest! Tak, jest. Jest restart. P6. Dobra, tu gdzie teraz jesteśmy na tej prostej, mega mocny jest slipstream z Ersem, tobie powiem. Nawet trzeba podium. Robi. No, Vettel. P4. Nie pozwolę, to musi być drugie zwycięstwo w tym sezonie. Już może być P3 zaraz. Jest P3.
Verstappen by mnie rozwalił. Co on zrobił? P2. Rekord w pierwszym sektorze zrobiłem o 0,2. Ja pierdzielę. Dawaj, lecisz po podium. Ale RC zaraz, jak będzie DRS i slick. Tutaj opłaca się zdajwować jak coś, jeśli chcesz. Jedno okrążenie i Ricardo. Pal, żeby nadrobić. Spal trochę, żeby nadrobić. Tak do 15 gdzieś spal, przez ten spal. Dobra, już. Będziesz musiał na następnej prostej wyprzedzić Verstappena, bo on jest mega wolny. Spróbuj zdajwować, czy nie? Nie, nie musisz. Musisz na proste spróbować. Kopa albo już nie będzie innej okazji. Slipstream więcej dam. No. Dobra. Tak ja może nie dałem być. Rady podium, więc ty musisz... Coś ty tam zrobił, mi tylko mignąłeś, ale... No, chciałem Tereza dogonić. Nie, źle wrzuciłem. Co zrobiłeś? Nie, źle wrzuciłem i mnie zarzuciło. Ty się przetrzymałem bieg, nie, nawet niechcący. Anthony Davidson, jak się
Ale brawo. Gdyby nie to, byś nie miał podium, chociaż sieć troszkę w generalnym. Ale co niby to? Ten twój ten? Spin? Co? Ten twój spin? Tak. Nie no, Verstappena bym dogonił. Nie no, przecież to było ostatnie okrążenie. Ale chociaż Ferrari jest na podium, nie? Szkoda, że spierdzieliłem taką sytuację. Wyprzedziłbym na bank Norrisa. Ale chociaż Norris wygrał. Nie no, biorąc pod uwagę, że miałem 37 sekund straty na trzecim okrążeniu. Ja miałem jeszcze więcej, nie? Fakt, że ten. Dwa safety. No te safety mega pomogły. Później się pocałowałem z Bottasem. Który? Jesteś 14 w generalce. A Ferrari brakuje... Ej, mamy 50 punktów już. Mamy sukces. Może te TP5 może by się udało w tym sezonie. Byłoby dobrze, nie? Nie no, widzę, że ten... Powolutku do przodu. Mi zaraz wywali, ja się założę, jeżeli będzie wywiad. No właśnie nie ma, jak są sukcesy, to nie ma. No. Remisujemy u mnie w rywalizacji, jak tam u ciebie? Znaczy w punktach? W rywalizacji na tej zespołowej. Mam 14 do czegoś, zaraz ci powiem. Dadzą nam mniejsze wyczucie opon, czy nie? Musisz głośniej. Lecimy w Belgii, które nam dadzą mniejsze zużycie opon, jak dostaniemy hajs potem, bo brakuje do 50. Można. To lecimy od razu z Singapur?